jak ja już odpalony, rozumiesz? No wy to jesteście kurde wariaty, no. Ja jak? To tak, według naszej dwumiesięcznej tradycji, co dwa miesiące razem z ekipą gromadzimy się, żeby nagrać jeden odcinek z Garry's Moda. Dokładnie. To YouTube'a mówi jasno. Co dwa miesiące jeden odcinek, ekipa dokładnie. Co dwa miesiące musi się zebrać. Chodź, Bolek, chodź, idziemy tutaj. Dokładnie. A propos Wolka, to ja się nie zrespiłem, więc proszę o taktyczne samobójstwo. Diabeł. Oh my God. Raz go tutaj na początku, że niby go z testa wywala, a teraz jeszcze się nie... A teraz to tak się nie zmieści. Wiesz co, ja na swoim miejscu to mnie pyskował, bo masz jakiś celownik na czole i to jest dosyć podejrzane. Dlaczego masz celownik na czole? Łeb masz jak celownik, gościu. Ale no właśnie o to chodzi. No wy to tam lepiej dobrodziej zacznij szukać. No, o Boże, no. Tu jest coś takiego jak auto touting, to jest te chujowe... Przepraszam, ten nienormalnie zmodyfikowany tryb. Ej, on przeknął, ja bym... Nie, prawda, to nie byłem ja, przypominam. Nie ma plagi, można przypinać. Halo, przecież to nie byłem ja. Jak żeś to wyczaił, kurde. Kurde, ty to chyba jeszcze się rozgrzewczy. Jest normal. To jest nowa wersja Rock Alone 3K. I ma czujnik na czole. To jest raczej Rock Together. Rock Together. Co zgodzi się to wzięło? Jezus, słuchaj jak tampon emerytki. Hej, cześć w ogóle. No nic, w każdym razie dobrodzieju zostaliśmy we dwóch. Nigdy mnie nie znajdziesz, coś czuję, no. No. To nieźle, myślałem, że to szybka runda, to się zmieniłem, kurde, w szafkę. A, widzisz, a tu dupa, ten się schował. No i to schowałem się misternie, nie do znalezienia, te dobrodzieju, tyle w tematu. Sam nie znajdziesz mnie, nie. Tak się dobrze skitrałem. Mogę być wszędzie do dobrodzieju. No, dobra, dobrodzieju, z tego co pamiętam, to Blad, jak tak mówi? To ma najgłupszą kryjówkę na świecie. Pewnie jest dywan na środku sufitu czy coś. Nonsens. Kupcon potwierdził, ale świetną kryjówkę. Bardzo dobra kryjówka, słuchaj. A teraz co myślisz, jak coś w kryjówce kupisz? A teraz myślę, pasujesz do otoczenia. Dobra, tu mnie nie znajdzie dobrodziej. Się tak skitrałem do dobrodzieju, że w życiu mnie nie znajdziesz. Musisz być polecam jakaś... zajrzeć pod prysznic, bo ktoś tam musisz się do nas polewa. Musisz być spostrzegawczy niczym jastrząb. O, Musisz być spostrzegawczy niczym orzełem. Nie, no tu na pewno go nie ma. No na pewno mnie tu nie ma. O, ale gdzie dobre. Gdzie może być blady... O kurde, jak mnie wyczaił. Taka dobra kluka. Transformacja! Niewidzialny niczym skała. Tego nikt się nie spodziewał. Nikt nie spodziewał się kanapy na stole w kuchni. No kurde, myślałem, że co tu się wydarzyło? Chyba zmieniało parę rzeczy. No, jaki interfejs, czasy się zmieniły. Czekaj, Filip, chodź na chwilę. Myślisz o tym samym, co ja? Ktoś pomyślał sobie, wprowadzę jakiś słaby mod do Protanta. Bo dobrego trybu, jest wystarczająco. Ja też nie. Chwapy. Dobra, mamy problem. O, w dupę. Dobra. Co tam za problemy z domu macie? Skupcie się na grze lepiej, chowajcie się. Bo zaraz was złapiemy i będziesz koniec mieszkowana. Kiedy już szukacie? Za 3 sekundy. Kiedy już szukamy, gościu, kurde. I obudzili się. My! Oje. Kupcon, rozmnożyć się, przeszukać teren. Idę w... Ale ja mam kijową chryjówkę, no nie. Też mam beznadziejną, bo chciałem wejść tam, gdzie myślałem, że chcę. O nie. O kurwa. I co? Diabeus, i co? Ajajaj. Dobrodziej pewnie jest piwem. Dobrodziej jest... pije piwo, nie jest lepiej, piwem. Lepiej, jest browarem. No. To zmienia postać. Kurde. Tak diametralnie mogę rzec nawet. No. A mnie się nawet nie jeszcze gorzej. Ale masz gównianą kliówkę. No ty kakałganie, no. Gdzie jest ten lamus? Szybko. Dorwę go i rozstrzelpię ze swojej... On nie widział! Dlaczego to zrobiłeś? Leżeć! Piwo! I myk! Piękny strzał! A mógł się na sekundę przed Nirwaną. Trzy skrzynki browara, dobrodziej padł przed nimi. Musicie się jeszcze wiele nauczyć, jeśli chodzi o kryjówkowanie się. Nie no, nie miałem czasu, bo szukałem tej butli od Wanisza pod prysznicem. A widzisz, a butla ciebie wykorzystała, tak. A mogłeś dać, a mogłeś jeszcze chciałeś to wygrać. Się na butli, a butla siadła na tobie. Tak, no. Stary, ten Lao Tzu, sztuka wojny, tak.
Był cytat. No kurde, czemu się nie mogę zamienić w te gówno? No ja nie chcę tego podnieść, chcę się to zamienić. No kurde, co za gówno? Oj, poszli. Dobrodziej, Bladi zdradził nam swoją kryjówkę, chciał zamienić się w gówno, więc o, trzeba uważać. No to do toalety idę. No tylko musimy ją znaleźć najpierw. Lala. Bladi, gdzie jesteś? Gdzieś cię tutaj widziałem. A tu jest, widziałem. Kurde, ale my jesteśmy no, może mnie gdzieś widziałeś, tu ale generalnie sprawa jest taka, że... O, drze się tam, słyszysz? No Baldi. Tak? Aha. Gdzie ale wiecie, że pod C... O ty dziadu! Pod C macie różne... Nie. Pod C Kuba, macie Kuba, różne... Kuba, Kuba, Kuba. Gdzie wy tam nie? No kurde. Pod C, akurat co ma? Przez ścianę sobie zajrzałem, akurat Kuba tam się przebierał. O. O. I kurde, zamiast tutaj jakoś mnie zbejtować albo coś... Kurde, miałem plan doskonały, ale no, poszło niepomyślnie, jak zwykle zresztą. Mogę odwrócić swoją uwagę, Kuba, nie pomyślałem. Mogę się odwrócić Kupać. Swoją, dokładnie. Na przykład, nie wiem, rzucić piłką i się za nią obejrzeć czy coś. Albo... gdzie jesteś, Bladi? Nie mogę ci powiedzieć, ale jestem... Jestem niestety niezauważalny. Niczym ninja przemierzam się przez korytarze. Niewidzialny jak skała. Niewidzialny jak skała. Niczym liść wśród drzew. Co, znaleźć go? Nie. O, właśnie. Kurde. Mistrzostwo świata, Baldi. Co nie? Niczym... W swoim naturalnym środowisku. Dokładnie. Chyba. Niczym morskie stworzenie przemierzam przez te korytarze. Dziobu z polski trany, kurde, Gałgan jeden. Jak żółw, ty, tej, co się pływa. Jak się nazywa to? Fontanna. Banna. Albo jak to woli, wanna. Może banna też być banna. Też może być. To jak to woli. Banda. Jak parę roku mówi Bladiego, bo to jest zmienia się światło na nagraniach. Tralala się ekipa na nagraniach. XD. Nie no, według naszej dwumiesięcznej tradycji to nagrywki są regularnie, więc jest dobrze. Dobra. Obserwuj. Kup sobie. No dobra. Czemu ja lewituję jako przedmiot? Bo jesteś lewitującym dobrodziejem. Poczekaj, dobrodzieju. Na początku się podznęcamy nad nim psychicznie, a potem... Ej, co to był za dźwięk? Co? Co? Kto wyłączył Windows? Diabeł, no wiesz co? Ja rozumiem, że zasady... Ej, no zmieńmy na Linuxa, bo mi Windows nie działa. Wywala mi Windowsa. Zmieńmy Windowsa, chłopaki. No. Ej, jak... Kurde, kucnąć jako obiekt, bo ja lewituję w powietrzu, nie mogę się kucnąć. Ten... Kucnąć? Dobra, jest pod prysznicą, chłopaki, jak chcę kucać. Gdzie jest pod prysznicem? Nie jestem pod prysznicem, no. Gdzie jest? Pierdzieli, że powiedziałem dokładnie twoją lokalizację. Nie. Dobra. Ej, kurde, chłopaki, jest problem. Ja pierdzielę, noga mi zdrętwiała, ale czuję. O nie, nie mogę nagrywać, chłopaki. Jest to, podnieś ją wysoko, żeby widzowie mogli zobaczyć. Kamerce. I patrzcie, jak mnie zdrętwiała. Ej, umiecie każdy tak wysoko... like to 1% od drętwienia. Umiecie tak wysoko podnieść nogę, żeby na kamerce było widoczne? Kurde, na live'ach. No i ja tak umiem. Nie no, dobrodziej, no pokaż teraz na nagraniu, że podniesiesz tak nogę. Kontrola skarpetek, zobacz. Ja podniosę, zobacz sobie. Zobacz, patrz, ja też. Kontrola skarpetek. Kuba tego nie zrobił, bo ja znam Kubę i on tak nie robi. Kuba to w ogóle bez kamerki kontrola, pewnie nagrywa. Ja bez skarpetek. No, Kuba, tak. Kuba, gdzie twoja kamerka internetowa w ten... Ja chcę zobaczyć twoją twarz i twoje reakcje. No i co teraz? O nie, super. Na co, kurde, na skarpety? Where is your webcam, właśnie, ja chciałem zobaczyć twoje skarpety i co, teraz nie zobaczę. A ja będę... Kuba ma pewnie takie szybko biegi, jak Flusz. A ja będę sprawdzać, czy wszyscy pokazali mają skarpety. Mają czyste skarpetki. Bo jak ktoś się pokazał, to będzie wyrzucenie z ekipy, co nie? I tak. Koniec. No. Nie masz skarpety, nie grasz w ekipie. Ostatnio plagę wyrzuciliśmy, bo no nie chciał z nami grać. Nie, bo... Dobrze, że ja wróciłem, to będzie kogo wydupić, przyszedł, nie? Jak ty Roski z bosymi nogami, no to mówimy, nie, no plagę, wypadasz. Mówisz, kurde, masz pięty suche, kurde, jak Indianie. No dobra, ale teraz kup. Masz za suche pięty. Wyrzucamy cię z ekipy. Koniec. Dokładnie. Taka była prawdziwa wersja wydarzeń. Dobra, teraz się skupmy, bo kurczę, jakoś tak głucho się zrobiło, gdzie oni mogą być.
No ja tutaj jednego widziałem, kurde, patrz. O, jak to się skaczył. Bo sobie wbiegłem akurat, na czoło mu wybiegłem. A kto był, kurde, żółwiem u góry na samochodzie? Nikt. It's not the man. O, czyli dobrodziej pewnie. Ja zestrzeliłem ten na samochodzie żółwia. Tak, dobra. Dobra, wsłuchuj się w tauty. Muszą być co jakiś czas. A teraz bo są te autotauty, no. Dobra, nie, ja tak miałem rację. Nie mogłem się powstrzymać. Tak myślałem. Ej, widzisz go ten, The Coops? No nie. Ale pyszna kawa. Idę słuchać pół The Taunta. To chyba masz jakąś legendary. Pójdź jakiegoś Taunta do Dobrodzieju. No i tak zaraz będziecie mieli, ale no dobra, niech stracę. Pepere, pepere. Odpowiedź, gdyby był tu Kiszak, to by się działo. Kisił. To by siadł na butli, to wszyscy wiedzą, to jest chyba ta podpowiedź. To jest mądry człowiek. Ale ktoś tam drzwiami operuje, szarpią tą klamkę jak Świadkowie Jehowy. Kurde. To szarpie klamczysko, przyznać się. No i zabawniejsze jest to, że obydwoje dwa razy obok mnie przeszli. I spojrzeli się na mnie i stwierdzili, nie, to nie może być dobrodziej. No bo kurde, ja tutaj nadal myślę, że ty lewitujesz. Nie. No, no nie, no u mnie diabeł lewituje u mnie na podglądzie? Ej, trudno jest mi tak obrócić kamerę, żeby zobaczyć, czy lewitujesz. Dobrodzieju, weź jakąś podpowiedź daj, bo no, masz 20 sekund. No, lewitujesz. No, podpowiedź jakąś daj może, gdzie jesteś na przykład. No, na przykład w tym miejscu masz ochotę siadać na mnie. Jesteś się zarobiście blisko niego, tak swoją drogą. No co no, za butla. Was, jedne drzwi was dzielą. Jedne drzwi? No i wygrałeś. Nie, no był obok. No nie wiesz, domestosem był jednak. Jednak domestos. Jednak butla, kurde. No jednak butlu. Tym razem potężna butla wygrywa. Tym razem ci się udało, ty dobrodzieju, ale następnym razem się dokonam zemsty. No, i tym razem nie wygrasz. Dobra, musimy się tak ukryć, że po prostu... Gdzie by tu się tak ukryć, że oni zostaną wręcz wyśmiani? Nie wiem. Jeden otwór, jedna butla, dobrodziej. Ej, Kups, widać cię? No widać cię, słuchaj. Cholera, a tutaj? Czekaj. Patrz. No nie! O. Tu mnie nie znajdą. Niczym ninja. Niczym ninja. Widać się Kups? Daj ja sprawdzę, bardzo powiem. Nie widać. Niczym ninja. Niezauważony. Widzisz, jak się skitrałem? No to się nazywa. To się nazywa ninja. A? No. Niczym ninja. Niezauważony. Nazywany... Sztuka chowania opanowana do perfekcji. A jak inaczej. Kurde. Dobra, nie wysuwasz szwindel. No. A gdzieś tu na... co? Wololo! Wololo! Gdzie oni mogą być? Się pewnie zastanawia dobrodziej. A ja wtedy mu mówię, ha! Nigdy mnie nie znajdziesz! Tak, ponieważ tak je bez powodu nazywają mnie mistrz kamuflażu. Srażu, no. Gdzie ten Nedek? O kurde! Ale ci teraz widzę ten. Czekaj. Wnioskując po tutaj po gawędce Kuby i Bladiego, to znaczy, że jest gdzieś blisko niego. Ta, bo nie mam mnie tu. Tam jest, już dawno miarę... sam uciekłem. No. Ja jestem Bladeusz, nie bez powodu tak na mnie mówią. Diabeł, chodź tu, widzisz to? No. Nie widzicie mnie, niezauważony, niczym ninja. Niezły kamuflażur. O, to żeś zrobił, kurde. To było hapuś. To miało być, ale rozegrałem to, co nie? Na tablicy, za tablicą ukryty. Gdyby kurde. Nie to, dobrze się nie znaleźli, to by mnie nie znaleźli. No. Co chcecie, dobrze skitrany byłem, kurde. Idealnie. Jak Bóg, jak młody Bóg byłem skitrany i co? Jak i znaleźliśmy. Mam dobry plan. Dobry masz o, plan. O, diabeł ma jakiś plan. No, czyżby to będzie reinstall Windowsa tym razem? A to jest jakiś chyba tamcik taki reinstall Windowsa, co nie? Tak.
Ja sobie muszę głośniej tą grę wziąć, bo ja tego nie słyszę, kurde. A tam ci też ma takie... Ej, nie mogę się... Kurwa. Ej, coś się... No kurwa, nie mogę się ruszyć. No, a, mam go! Zlokalizowałem. Najgorzej. Nic no nie mogę się ruszyć. O, biedny. Pomóżcie Masz tu farbę, zamień się farbę. No ale nie mogę właśnie. Nie mogę się ruszyć, proszę, masz tu farbę. O, biedny, kupiedny. Dlaczego nie mogę się ruszyć? Poczekaj, co by tu z nim zrobić? Weźcie mnie, odblokujcie. Dobra, już. Ja cię przeteleportuję. Rzeczy. Ja cię przeteleportuję, mogę co nie? Mogę podnieść, ale nie mogę, kurde, ten... nie mogę się zamienić. Hmm. O! Już. O, mogę się. Do widzenia. Ręczka. Było miło, ty dobrodzieje. Miałeś szansę uciec, ale nie miałeś szansę. Daliśmy ci druzgocącą przewagę trochę w tej ucieczce. Diabełem. O, diabeł, nikt się mnie nie spodziewa. Geniusz zbrodni. Kurde. Diabeł, geniusz zbrodni. No kurde, I like this. Jest puszką za kiblem pewnie. Nie, no powiem wam, że tutaj no order do pomysłowości. Jeszcze tak. Powiem tak, nawet jeszcze historyczne, tak pod siebie, nie? Historyczne rzeczy tu zrobiłem, o ta. No, pod siebie tak zrobiłem kryjówkę. Tak. Jeśli ktoś miał tam się schować, to tylko diabeł. Czyli diabeł, co może lubić diabeł? Zastanówmy się. Pewnie kibel. Też tak obstawiam, że kibel. Sprawdźmy. Diabeł, diabeł jest tak głównym, zobaczmy w toalecie. Sprawdźmy. Ja jebę. Co tu takiego brudnego jest? Ale nie no, tylko mydło i... Takiego brudnego jest owy, kurwa. Pomestos, więc nic nie pasuje. Nic nie pasuje do... Nie strzelaj! Co tam się dzieje? Co to za strzały były? No właśnie nie wiem. Ty, o co chodzi, ty? No to magicznego krzaka jezusowego będziesz strzelał? Zobaczyłem z daleka. Byłeś płonącym krzakiem? No, byłem płonącym krzakiem, który rozmawia, a wy mnie strzeliliście. Tak w historii było i ludzie zaczęli z nim rozmawiać. A proszę cię, to była ludzie starym... byli kiedyś głupi. Ale chorym... ja wypełniałem życzenia, nie wiem, miałem właśnie tam wodę roztopić czy coś. Są wojny, no. Chorym portierze też tak robili, że w ogniu się palili. Jakbyś był... W chorym papierze? Jaki chory to? Chory portier. A. Który to gadał z płonącym krzakiem? Mojżesz. O, Mojżesz. Jakbyś był Bladeusz Mojżeszem, to by było, wyobrażacie sobie to, jak przychodzi... O kurwa, płonący krzak, zajebę. I tak nie powstała ziemia. Co to kurwa to dźwięk? Kastuje spela. Ej, poczekaj chwilę, startowałem z tą kryjówką. Naprawdę, daj mi znaleźć lepszą. Bo te głupie taunty się włączyły, co za gówno. Głupie taunty. Głupie taunty, dobra. Mogę już? Chodź tutaj, Bloody, na dół. Tak, jestem. Głupie taunty, co to w ogóle wymyślił, co nie, że one... Auto-tauting, chyba auto-srouting, kurde. No, schować się jak gentleman nie można teraz przez ten auto-srouting. To od tutaj uciek. O kurwa. Siema. O, wyszedł, tutaj jest. Gdzie jest? No przebiegnie tu. No nie. Gdzie ty go widziałeś? Ja no nie był tu, otworzył sobie drzwi i se wyszedł normalnie. A, na górze, jo? A. Tu na dole to słyszałem kogoś. Ale... Który to tak tu pta? Która szklanka? Szklanka. A, bo tutaj szklanki wydają tu ptanie, najgorzej, co nie? No. Człowiek chce normalnie siedzieć, skitrać, a tu szklanki tu ptają normalnie w świecie, no bez nadzieja. Jak to w ogóle wymyślił? Napisał kiedyś pewny piosenkarz w pustej szklance pomarańczy. Diabeł! Co jest? O kurwa, moje piwo opuściłem. A gdzie jesteś? A, piwo piję. You're damn ugly. Nie, no. Jak mnie nazwałeś? Poprosił, bo ta skrzynka jest. XD. Dobra, to jak tam Belik? Schowałeś się gdzieś? No, ja to stary jestem. A jesteś gdzieś niedaleko mnie? Widziałeś mnie może? Nie. Właśnie nie. Kiszem bananów pewnie jest bananowiec jeden. Tak. Bananowe dziecko? Nie, żaden banan. Nic z tych rzeczy.
Czy może być Kuba? Coś szybkie, bo Kuba lubi flasha. Światło. W odchłani światła się stało. A idzę, kurde. Idź, szukaj lepiej, kurde. Baldiego. Chyba w dupie. Yes. Nigdy mnie nie znajdzie, jak się dobrze... Penis ten. Chyba w dupie. I am the one and only. No siemango! Patrz, jak się skitałem, de kupsik. Bloody. Zobacz na to. Classic. Jak lord, jak lord. Classic. Classic. Jak lord. Lord. No, za kiblem? Sri, nie ma żadnego kibla w tej opowieści. Taka prawda. Nie ma kibla, dokładnie. Tato był w tej opowieści kibel. Nie. A propos kibla, ktoś kurde puścił bonsura tutaj. Co to za śmierdzioszek? Co nie? Poszedł dobry farty. Niezły, co nie? Ale ktoś pierdnął. Sorry, dobre farty. Sorry, chłopaki. Kurwa. Bąki, kurde. Nie no, zawsze dobrodzieju, przyznaj się, że to ty. Kurwa, sorry. Dobrodziej się piwerka napił, to i bączura to wszystko przez to sushi, kurwa. Zagraniczne, lepsze takie. Zagraniczne, kurwa, dobre. No szukajcie go, macie 40... Zostało wam 45 sekund życia. Lurwa. Ej, no nie wiem, gdzie on jest, ten Gaugen. A bąki lecą, co nie? No poszaj tego bączura. No to lecieć inne rzeczy z ciebie. Nie słyszę, to jest chyba na dole. Nie wiadomo, gdzie jest ten bączur, co nie? Gdzie ten bączur wleciał? Gdzie ten bączur? Teraz jakby mi ktoś w ucho pierdnął, to nie? Już to jest... Jest! O nie, wycelili mnie w końcu. No nie. Vending machine. Vending machine, kurde. Krzyjące bąki. No, ej, dobra. No to chyba jakaś last round, co nie? Final round. Very nice, very nice. Kurczaki pytane. Wielki finał. Wielki finał, kurde, teraz no, więc lepiej tutaj jakoś legendarnie się schowajcie, bo wiecie, Kupson to by nie oszczędza. Kupson no. Ma, czemu to jest mogę? Człowiek tryhard, co nie? Wygrana za wszelką cenę. Dokładnie. No. To jestem ja. Jak tu się tak, ten frizowało? Ry. Jak ry. Rybaczki albo rekonesans. Ry. Ideal. Ry. No i dobra. Czyli krótko mówiąc, dobrodziej się zafrizowawszy. Tak się składa dobrodzieju, że znam... O kurde. Każde miejsce w tym... No ja jestem generalnie w dupie trochę. Ajajaj. Tak się składa. Chciałem powiedzieć, że znam każdy centymetr tego laboratorium. Nie no, to diabeł idealnie. Ja nie wiem, jaki cudy ja zginąłem przed diabeł, nie? Z jego kryjówką, powiem szczerze. No, ja się szczerze zdziwiłem. Diabeł, gdzieś ty się znowu schował, typiarzu. Zara go tutaj. Co tu się dzieje? Czemu? Jak? Co? Co? Musimy patrzeć na to, wiesz, patrz. No. Co się... Filip, wytłumacz mnie to. Najciemniej pod latarnią. Tak. Najciemniej pod latarnią? Tak jest. Ja nie prowokujcie mnie. No z czego tam, kurde, cieszysz tę pałę? Zaraz pójdzie o to tauncik i dopiero będzie. O, cholewa. Zaraz tauncik wleci i się skończy śmieszkowanie. Kurwa. O. No śmiechłem. Ale śpają normalnie. Kurwa, nie, jak ja pewnie jakimś kubkiem jest. Kurwa, innym się skończy. Kurwa, buszko. Butlą odwanisza. Pewnie pod prysznicem albo kimlu siedzi. Nie no, bo tutaj żeś się kurde fontannie coś chichrał. Pewnie siedzi, no. Tutaj żeś się chichrał. Szukam, pcham żoniczkę. O ty kurwa, widzisz mnie. Ej, no. Siedzi pewnie nie, w drugim ogniu. No, pewnie ta, pewnie ta. Nie wiadomo, gdzie jest właśnie, co nie. Nie wiadomo. No czekaj. Nigdy chyba nie znajdziemy.
Kurde, jest to łap. Dobra, kupco, chodź, usiądziemy sobie i pomyślimy, jak co zrobić w tej sytuacji. Słuchaj, kurde. Usiądź sobie, masz tu kieliszek kawy, ja napij się porządnie i ja przemyśl. Nie chcę tu być. Musimy to przemyśleć, albo nie, lepiej. Browarka. Browarka. Browarek na dobry dzień. To nie, napijemy się, usiądziemy sobie, pomyślimy, co tu zrobić, gdzie diabeł możemy się ukryć. Usiądźmy na tym lewitującym fotelu, będzie łatwiej. A, no dobra, niech stracę. Okay. Lewitujący fotel, jeszcze dobra. Jeszcze raz poskocz. O, całkiem teraz wygodnie uciekaj. Nie mogę się ruszyć. Całkiem wygodnie tu, muszę przyznać. Jeszcze raz. Skacz. No, całkiem. O, co się stało? Tylko, łapać go! O nie, dobrodzieja, żeś upaprał. Najgorzej. I chyba tym akcencikiem kończymy odcinek. Elu, elu! Elu!